Cześć, witajcie serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj wybaczycie mi, że nie do końca posprzątałem w akwarium do tego filmu, ale zrobiłem to też celowo, żeby pokazać z jakim problemem zmagam się w tygodniu między wymianą wody a wymianą. Głównym powodem tutaj problemem są pojawiające się krasnorosty. Ale krasnorosty to jedno, trzeba znaleźć przyczynę tego, i nieraz już tutaj wspominałem w moich filmach o glonach, że są pewne punkty, których należy się trzymać, żeby tych glonów w akwarium nie było. Ja trzymam się, myślę, że prawidłowo tych wszystkich zaleceń. Oprócz jednego małego szczegółu, który widać tutaj okazuje się największym. Problemem tego zbiornika, a chodzi o to, że mam korzenie, które mają już, które są oczywiście w akwarium około, no nie wiem, może 5-6 lat bo oprócz tego akwarium Rio180, które widzicie, to te korzenie już były. Przynajmniej niektóre, nie wszystkie oczywiście. W akwarium w wcześniejszym 312 litrów Diversa zostały one przeniesione, ale niestety są to korzenie niewiadomego, z niewiadomego drzewa, raczej bardzo podatne na rozpad i gnicie. Zostały przeze mnie wyłowione w jakimś tam stawie, jeziorze, oczywiście odpowiednio sproparowane, ale one po tylu latach niestety już mają problem z tym, że gniją. I to jest największy problem tworzenie tej materii biologicznej, wytwarzanie po prostu no, samo gnicie powoduje to, że już wpływa to nam na problemy z wodą i powstawanie krasnochostów. Nie jest to takie proste, żeby jednym ruchem palca spowodować, że nagle wszystko się naprawi. Tutaj jest już trzyletnia aranżacja, którą no niestety trzeba w jakiś sposób zniszczyć. Nieraz mówiłem o tym, że chciałbym zrobić tutaj restart i kupiłem już nawet pewne rzeczy, materiały, żeby z tym restartem podziałać. Między innymi jest korzeń, które teraz widzicie, jakieś skały, żeby uzupełnić tą aranżację, no ale. Co zwykle wspominałem o tym restarcie, to po pierwsze kończyło się na słowach, a po drugie no, trochę dotknęły mnie te komentarze, które no, kolejny restart i tak dalej, więc postanowiłem być na tyle elastyczny, żeby każdy był zadowolony i postanowiłem pewne sprawy poczynić. Może jeszcze wrócę do innej rzeczy, że właśnie w ciągu od ostatnich filmów w ciągu tego właściwie prawie że dwóch miesięcy bardzo wiele się podziało mnie, jeśli chodzi o akwarystykę. Dużo rzeczy kupiłem i nie pokazałem. Dlaczego? Bo planowałem od początku grudnia robić takie serie filmów, które będą stopniowo pokazywały, co się dzieje w, tych zbi w tym zbiorniku, może innych. I. Jakoś tak dawkowały troszeczkę te emocje na filmach, ale niestety ja z planowania nie jestem za dobry i zwykle źle się to kończy. Lepiej mi wychodzą filmy spontaniczne, kiedy chce mi się rozmawiać o akwarym, chce mi się coś przy nich robić. Nic na siłę, to jest przyjemność, pasja, a nie to, że jakieś na siłę szukanie. Chęci do zrobienia filmu, do mówienia o czymś, bo to zwykle mi po prostu nie wychodzi. Więc odpuściłem sobie ten grudzień, czekam na ten moment, kiedy mnie weźmie znowu na tyle na akwarystykę, żeby móc po prostu z pasją, jakby nagrać ten film. I teraz, co miałem na myśli, że tam, zrobiłem coś, co, co sprawiło, że jestem, że, że mój wybór jest taki elastyczny dla każdego. Po prostu. Kupiłem kolejne akwarium i teraz powiem Wam tak, że ta 180 oczywiście no, nie podlega tu dyskusji i korzenie muszą być wymienione, ale ten korzeń, który Wam pokazywałem niestety albo istety stał się aranżacją w nowym akwarium i tutaj musiałem kupić kolejne. Akwarium jest oczywiście wykonane w technologii OptiWhite, czyli ta szyba jest całkowicie taka jakby przezroczysta, nie ma tego zabarwienia zielonego. Oczywiście będzie tutaj podłożem jest podłoże z Rotali, która jest podłożem aktywnym, uzupełnione jest to wszystko piaskiem JBL-a. Jeśli chodzi o filtrację, odpowiada tutaj też zupełnie odmienne urządzenie, bo w tamtych urządzeniach, czy w tamtym akwarium, mam same kubełki. Tutaj postanowiłem, że jeśli jest akwarium otwarte, że będzie to filtr kaskadowy Sihema Tidal 55 model, ale powiem Wam tutaj: ten filtr kaskadowy z taką gwiazdką. Bo on ostatecznie nie będzie w tym akwarium, ale o tym powiem Wam później. Aranżacja chyba dla mnie standardowa, czyli korzenie z roślinami. Nie potrafię sobie raczej wyobrazić innego zbiornika i jest to mój ulubiony styl. Tak, jak mówiłem, kiedyś chciałbym też akwarium typu czarnej wody, ale no to jeszcze nie jest ten moment. Ale kiedy jestem w posiadaniu tego zbiornika, nazwijmy go testowego, to być może że będzie szybko okazja, żeby sobie taki zbiornik stworzyć. I nie będzie mi szkoda likwidowania jakiejś większej aranżacji. Dlaczego też taka kostka? mniejsza dlaczego ogólnie kostka. No, dlatego, że chciałem, żeby to akwarium właśnie było odmienne, żeby różniło się od Rio. Też, żeby była szyba Opti-White, to, żeby było akwarium otwarte nie z pokrywą. No i, no i przede wszystkim też to, żeby Akwarium było mniejsze pojemnością, ale nie było tego jakby widać przestrzeni, którą zostawię do aranżacji, bo wysokość i jakby głębokość tego akwarium jest no na tyle zachowana, że jest bardzo podobna do 180, więc jest sporo miejsca, żeby cokolwiek zrobić, takiego nawet wymagającego. Ale tutaj przede wszystkim jest to, że sama powierzchnia dna jest znacznie mniejsza i można znacznie taniej to akwarium no tutaj wyposażyć, dozbroić i tak dalej, jeśli chodzi nawet o samo podłoże. Bo wiecie doskonale, że nawet podłoże aktywne średniej klasy, to jest koszt około 150 załóżmy złotych za worek 8 albo 10-litrowy różnie tam czasami jest na wagę. Ale przy akwarium, na przykład takim jak 180 litrów, takich worków trzeba mieć. no Kilka. Jeśli ch chcemy zrobić coś innego niż tylko płaskie podłoże, jeśli chcemy coś usypać, no to te 4-5 worków to jest takie minimum. Y jeśli nie uzupełniamy to, oczywiście jakimś tam powiedzmy kamieniem, czy jakimś innym wypełniaczem, no to wiecie, ile to kosztuje. No, 5 worków razy 150. Tutaj można zamknąć się naprawdę w jednym woreczku i nawet nie do końca takim dużym. Jeśli pomieszamy to tak w tym przypadku z, z piaskiem, no, tu wybrałem akurat markowy piasek. Jest nieco droższy, ale mam tą pewność, że jest na tyle ujednolicony, że nie ma tutaj jakby takiej mieszanki różnej gradacji, i to głównie spowodowało, że, że zdecydowałem się na to podłoże. Zawsze mogę je później w jakiś tam sposób wykorzystać też. Też tutaj ciekawym jest lampka, która będzie nad tym zbiornikiem. Chciałem i starałem się, żeby wybrać taką lampkę, która będzie dość wydajna, która da dużo światła, żebym mógł tutaj spróbować posadzić jakieś rośliny bardziej wymagające, takie, które będą wymagały dużo światła, ale jednocześnie, żebym miał możliwość zmniejszenia ilości światła w momencie, kiedy zdecyduje się na akwarium mniej wymagające, jak na przykład jakieś tam właśnie czarne wody. Lampka to jest Herios, czy jak to tam się czyta, ale parametry ma całkiem przyzwoite, jest możliwość sterowania przez aplikację, chociaż tu nie ma niestety wyboru kanałów, kolorów, jakie by można było tutaj skomponować do, do tego swojego akwarium, ale jest funkcja świtu i zmierzchu, jest możliwość programowania odpowiednie godziny włączania i wyłączania no i przede wszystkim tego co mi najbardziej zależało, czyli ściemniacza i regulacji natężenia światła. Jeśli mówimy dalej to powiedzielibyście, że zamierzam hodować czy trzymać jakieś tam bardziej wymagające rośliny. Jest dużo światła, oczywiście, pewnie będzie jakiś nawóz. No to zacznijmy jeszcze znaczy właściwie, do powiem tutaj, jeśli chodzi o parametry wody. Woda będzie w tym zbiorniku z filtra odwróconej osmozy. Ze 180 i ze względu na mój niedawny wypadek i problem z schodzeniem, o którym wam opowiadałem, 180 przeszedłem na wodę ekranową. Zastosowałem tam taki system do podmiany wody nakręcany na baterię. W łazience bardzo dobrze się to sprawdza, rośliny też może nie cierpią aż tak bardzo, więc zdecydowałem się, że ta 180 taka jak z założenia była zostanie tym takim trochę low a w, tutaj w zbiorniku tym mniejszym w tej kostce będzie woda z filtra odwróconej osmozy, będzie mineralizowana mineralizatorem Wimi, który mi pozostał w proszku jeszcze z poprzedniej aranżacji i będzie nawożony też tej samej firmy nawozami, tylko będzie to nawóz All in One, czyli taki wszystko w jednym. Nie będę się tutaj zdrabiał, chyba że nie będzie szło, to będę wtedy szukał jakiegoś innego rozwiązania. No dobrze, czyli są nawozy, jest woda, jest dobre oświetlenie czego jeszcze nam brakuje? Brakuje nam jeszcze dla wymagających roślin dwutlenku węgla. I też chciałem być tutaj oryginalny i zastosować inne rozwiązanie niż w drugim akwarium, nie butla z dwutlenkiem węgla, nie oczywiście bimbrownia, bo no tak już mi się jakby bawić w to nie chce. Jest zresztą cukier i te inne sprawy wcale już w tej chwili tak dużo taniej nie wychodzą. Lepiej jednak by było kupić tą butlę i chociażby nawet bez żadnego komputera podawać ten dwutlenek non-stop. Ale ja zdecydowałem się na inne, mniej popularne rozwiązanie, czyli na reaktor, który wytwarza dwutlenek węgla z kwasku i sody oczyszczonej. To jest też taki. Ciekawe tutaj rozwiązanie, widzicie, właśnie są oczywiście większe, duże butle, które z reguły wystarczają na 30 dni, takie, kiedy jest załadowany. Ciężko mi się jeszcze wypowiedzieć, bo oczywiście jest to nieuchomione, ale będziemy mieli okazję to przetestować. Pozostałych rzeczy raczej nie będę robił żadnych testów. Jest jeden gość na YouTubie, który robi doskonałe teksty, nikt go chyba nie pobije. I tutaj ja sam kupując jakieś tam rzeczy do akwarystyki, jeśli chodzi o filtrację i tak dalej, głównie oglądam tego człowieka filmy i jestem. Zadowolony, bo no, wiem wszystko już dokładnie przed zakupem jak to się sprawdza i jak funkcjonuje. No i teraz rzecz taka właściwie ostateczna, o której mówiłem czyli o tym filtrze. Mówiłem Wam, że nie trafi on tutaj ostatecznie nie trafi ze względu na to, że to akwarium jest w sypialni. Wybierając tą kaskadę, kierowałem się oczywiście najbardziej opiniami o głośności tego filtra i oczywiście on wypadał bardzo dobrze, ale to, że akwarium jest otwarte, jest niewielkie pojemności, bardzo szybko tu odporowuje woda i przy tym filtrze wahanie powiedzmy tam jednego centymetra już ma znaczenie, bo bardzo chlupocze ta woda wylatując z tego filtra i no i dodatkowo słychać jednak ten wirnik, tą głowicę hałasuje dość mocno, więc zdecydowałem się, że filtr no, głoszę, może kupić. I ktoś, kto będzie miał no inne warunki, jeśli by to akwarium było tam, załóżmy w jakimś salonie czy w pomieszczeniu, gdzie nie odpoczywa się, to jakbym jak najbardziej zostawił. Trochę ma oczywiście komorę filtracyjną za małą, bo. No, ja głównie rzucam bardzo dużo mediów filtracyjnych do filtra, i oprócz jakiejś tam standardowej gąbki włókniny, mam jeszcze purigen, oczywiście jakieś media filtracyjne, bakteryjne. No i zwykle też często kładę dodatkowo jeszcze węgiel. Tutaj nawet po takim drobnym, cienkim plasterku jak to na przykład jest w przypadku Purigenu bardzo ciężko się zapakować do tego filtra jest za mało miejsca, musiałbym z czegoś rezygnować, a ciężko mi się z tym pogodzić. Zresztą dodatkowo jeśli jest tak mocno napchany, to jednak ta woda nie przepływa tak jakby się wydawało, że będzie przepływała. Filtr, który jest przeznaczony nawet do 200 litrów według producenta, oczywiście każdy z nas bierze poprawkę na to i sama nazwa Tidal 55 wskazuje na to, że ono się raczej sprawdza przekwałem do 55 litrów, więc tutaj jest 40, nawet pewnie na początku filmu wam nie powiedziałem, dokładnie 43 litry. No i oczywiście jest ten prąd wody, jest jednak za mały. W tej chwili to by nie wiem, czy się w 25 litrach to sprawdzało, ale generalnie e, filtr stąd ostatecznie wyleci. E, jest zakupiony już filtr e, większy, ale co uwaga, nie do tego akwarium, tylko do e, 180 Rio. Kupiłem e, Aquela e, wersję Unii z 1200. Jest to większy filtr od Fluvala, który jest w tej chwili i właśnie chciałem rozegrać to w ten sposób, że nie kupować kolejnego małego filtra do małego akwarium i mieć wszystkie małe filtry, bo oczywiście Fluval, który jest w tej chwili 180 ten 206 jest za mały. Dodatkowo robi tam filtr biologiczny Zicoli 450, który no, sprawdza się dobrze. No i jest ten filtr wewnętrzny, który we, standardowy od zestawu, który no, bardzo mi niestety przeszkadza, więc y, tutaj Aquel zastąpi Fluvala i ten filtr wewnętrzny Juvela, który jest i zostanie przeniesiony właśnie do tego akwarium, tutaj do tej kostki. Będzie właśnie idealny w tym przypadku. Bo te 43 litry na ten filterek on dawał radę sobie 112 i to doskonale. Więc tutaj myślę, że będzie bez najmniejszego problemu. A ze 180 zostanie wycięty filtr wewnętrzny Juvela, który mi przeszkadza w aranżacji. Będą podmienione korzenie i będzie oczywiście zastąpiony fluwal tym filtrem Aquela nowy. No i tak właśnie co do tych porządków, no to muszę to oczyścić akwarium, podmienić te korzenie, więc no nieco się tutaj będzie wiązało z tym, że ta aranżacja będzie no taka no jednak trochę zniszczona, bo te rośliny trzeba będzie w jakiś sposób przenieść na nowe koszenie, ale nie będę ruszał podłoża, więc można uznać, że nie będzie to pełny restart. Podłoże będzie tylko, tylko oczyszczone będzie wyrównane w pewien sposób, bo bardzo dużo tego podłoża z tylnej szyby przesunęło się przez te trzy lata do przedniej, zrobiła się za, wysoka, za wysokie to podłoże. więc postaram się to jakoś zniwelować i zrobić to tak, jak był pierwotny zamysł. Więc czekam, jest sporo pracy. Jeśli chodzi o te zakupy i to, co tutaj powstanie nowego i co mam zamiar zrobić z tych kilku filmów, które no, myślałem sobie, że zrobię w grudniu i będą one jakieś tam tematyczne, wszystko powiedziałem w tym jednym. No, już tak patrzę na zegar, więc będzie nieco dłuższy ten film niż standardowe te 10-15 minut. Ale mam nadzieję, że się nie obrazicie i że przynajmniej. Treściwie w jednym filmu, filmie tutaj udało mi się powiedzieć, co zamierzam zrobić i, i, i jaki może będzie efekt. W, przysz, w przyszłym filmie postaram się już Wam pokazać, jak to wszystko działa. I i będzie to związane też z startem, ze startem tej kostki i mogę już Wam tutaj zdradzić, bo to akwarium jest zalane już od miesiąca i startuje pierwszy raz nową metodą. Jest to metoda startu, ciemnego startu właściwie, bez światła. Światło jest tylko światłem zastanym, tym, które wpada przez okno, ale jest to tylko okno dachowe, tego światła nie ma, aż tak bardzo dużo nie rozchodzi się po całym pokoju, nie ma Bezpośredniego na pewno tutaj światła na akwarium. I postanowiłem, że właśnie w ten sposób wykorzystam tą metodę, żeby wytworzyła się odpowiednia biologia już w podłoży, w samym akwarium, żeby woda dojrzała. Tak, żebym mógł od, od razu właściwie zasadzić rośliny, później tylko i wpuścić ryby. Tak więc taka metoda, ale o tym na pewno powiem troszeczkę szerzej w przyszłych filmach. Także dziękuję dzisiaj Wam za uwagę. Dziękuję, że tym, którzy pozostali do końca wysłuchali, obejrzeli. Zostawcie łapeczki w górę no i do zobaczenia w kolejnym, kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!